Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o teście na koronawirusa i zadziwiających wynikach testu koronawirusa. Cóż, zacznę od początku. Tak jak pewnie wiesz, jak mówiłem na moich filmach, ja jestem przekonany, pewien, że mnie ten koronawirus nie zaatakuje. Natomiast, cóż, nie zależy tylko od siebie, mam też pewne uwarunkowania zewnętrzne. I właśnie poprzez te uwarunkowania zewnętrzne zostałem zmuszony, raczej poproszony, żebym zrobił taki test na obecność koronawirusa. Test przesiewowy, a więc nie mówiący o tym, czy kiedyś przebyłem chorobę, czy mam przeciwciała, czyli taki po prostu, który mówi, czy w tej chwili nie jestem zainfekowany tym koronawirusem. Chciałbym Ci opowiedzieć, jak to było. Myślę, że Ci się to przyda. Pewnie niewiele z Was, jeżeli ktokolwiek taki test przechodził w internecie, jak to w internecie, jest trochę półprawd, niedopowiedzeń i kompletnych bzdur na ten temat. Ja Ci powiem, jak to jest, bo byłem i to niedawno. Dokładnie z pierwszej ręki masz wiadomość, jak taki test wygląda. Najpierw musiałem mieć skierowanie, zgłosiłem się w placówce. Przemiła pani, tutaj była tylko maseczka, przyłbica, fartuch zapięty pod szyję i rękawiczki. Przemiła pani przyjęła moje oświadczenie o RODO, zobaczyła to skierowanie. Na próbówce pustej napisała moje imię, nazwisko, numer PESEL. Wręczyła mi tą próbówkę, ale nie żeby tak od dorączki, w ochronnej folijce. I z tą próbóweczką zostałem skierowany dalej. Przeszedłem kawałek, taki jakby pokój, kamera, część całkowicie odgrodzona od reszty szpitala, i tam w drzwiach tego pokoju stała jakaś istota. Mówię istota, zupełnie inaczej wyglądają ci lekarze, pielęgniarze w kombinezonach ochronnych w internecie czy w telewizji. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy spotykasz takiego kogoś w rzeczywistości. Jest to właśnie jakby jakaś istota, człowiek odrealniony. Ta istota w drzwiach powiedziała mi, proszę bardzo, tutaj, wskazała mi krzesełko. Usiadłem sobie na tym krzesełku, podeszła do mnie inna istota, równie dziwna. Ta nie miała już zdolności mówienia. Wzięła ode mnie próbówkę i podtyka mi pod oczy. Zastanawiałem się już na początku, czy osoba, która będzie wykonywać mi te badania, to będzie mężczyzna czy kobieta. Tu przez ten kombinezon, to maskowanie zupełnie nie było to jasne. Natomiast w tym momencie zrozumiałem, to jest kobieta. Dlaczego? No ponieważ kiedy oczekuję, aż sam zrozumiem, o co jej chodzi, bez wyjaśnień, to musi być kobieta. Więc podtyka mi tą próbówkę pod twarz. Myślę sobie, co mam robić, nie wiem, połknąć ją, pochwalić, że jaka piękna, czy co. W końcu zrozumiałem. Chodziło o dane na próbówce, czy się zgadzają. Wchodząc w konwencję tej rozmowy, również bez słów kiwnąłem głową za aprobatą. Poczułem, że istota się cieszy, że zrozumiałem, ale patrzy na mnie dalej, jakby jeszcze czegoś oczekuje. No oczywiście, przecież nie zdjąłem maseczki. Zdjąłem maseczkę i nastąpiło pobranie próbki. Pani, która to robiła, wzięła taką długi patyczek z jakimś zawijaskiem na końcu, trochę jak miniatura mopa to wyglądało, i wepchnęła mi to głęboko do nosa. Nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, że to boli, że to jest jakieś strasznie nieprzyjemne uczucie. Nieprawda. Wprawdzie jest to penetracja dosyć głęboka, oko zresztą samo mi się zamknęło, taki odruch. Natomiast nie ma tu żadnego bólu, nie ma żadnego wielkiego dyskomfortu. Poczułem takie lekkie, potem troszkę mocniejsze łaskotanie w nosie i to tylko tyle. Samo pobranie trwało kilka sekund, także gdybyście kiedyś mieli taki test przechodzić, naprawdę nie ma się czego obawiać. Potem podeszła ta druga istota z drzwi, powiedziała, to już wszystko, dziękujemy, i zostałem puszczony wolno do domu. Od razu mówię, wynik jest negatywny, czyli pozytywny, w znaczeniu tym, że nie jestem zakażony koronawirusem. Ale dlaczego powiedziałem o zadziwiających wynikach?
Nie wiem, czy zwróciło to twoją uwagę. Powiedziałem test na koronawirusa i zadziwiające wyniki testu koronawirusa. Przechodzę teraz jakby do drugiej części i tu mi chodzi o to, że ten koronawirus, ta zaraza była pewnym testem dla ludzkości. Była testem dla ludzkości, czy ludzkość jest gotowa na zmiany, czy ludzkość jest w stanie się zmienić. Tak jak mówiłem ci kiedyś o nim, o tym koronawirusie, wirus zmiany świadomości, on miał coś zmienić. Miał zmienić nasze spojrzenie na świat, miał zmienić nasz pęd do rzeczy materialnych, do zaszczytów, do wszystkiego tego, co jest butaforią. Miał zmienić nasz sposób myślenia. Mieliśmy się nauczyć ze sobą współpracować. Mieliśmy nauczyć się przestawać zadawać cierpienia zwierzętom. Mieliśmy nauczyć się przestać niszczyć planetę. Niestety ten test, myślałem, że będzie dobrze. Dlatego mówię, że zadziwiające wyniki, naprawdę głęboko w to wierzyłem, że będzie dobrze. Wprawdzie wiele osób radykalnie zmieniło swój sposób pojmowania świata. Wiele osób ten test przeszło pozytywnie, natomiast zbyt mało. Zobaczymy, co się dzieje. Ludzie znowu nadal się żrą, gonią za łatwym zyskiem, za wzniesieniem się, wzbiciem się w górę kosztem innych. Zadają cierpienia zwierzętom i to straszliwe cierpienia. Niszczą planetę na potęgę, nawet jest gorzej. Nie wiem, czy pamiętasz te setki papierowych rękawiczek, torebek walające się po ulicach dużych miast. Ludzkość tego testu nie zdaje, a szkoda, bo test jest bardzo ważny. Jeżeli my się nie weźmiemy za poprawę i naprawę tego świata, ten świat weźmie się za nas. Mamy jeszcze szansę. Teraz nie zrozumieliśmy do tej pory, jest nawrót choroby, jest, podejrzewam, jeszcze gorzej niż było. Tak jakby świat wołał, opamiętajcie się. Jeżeli dalej nic nie zrozumienie, pójdzie dalej. Już są ogniska dżumy, już są ogniska zmutowanej świńskiej grypy, rozsyłają jakieś dziwne nasionka. We świecie wrze, jeżeli się nie opamiętamy teraz, to pójdzie dalej. Dokąd nie zrozumiemy. Ale dlaczegoż ten świat, nie wiem, kosmos, Bóg, tak bardzo chce, abyśmy zrozumieli, abyśmy się zmienili? To, co mówiłem już kiedyś. Człowiek jest jednym z najbardziej wrednych, paskudnych i inwazyjnych gatunków na świecie. Natomiast jest też jedynym gatunkiem, który ten świat może uratować. Dostajemy szansę, żeby się zmienić, żeby uratować świat. Jeżeli tej szansy nie wykorzystamy, ten świat zostanie uratowany w inny sposób, ale już bez nas. Mówisz, co mogę zmienić, co ja mogę zrobić, ja przecież świata nie naprawię. Wiesz co, gdyby ten YouTube, internet istniały już dawniej i ktoś, jakiś tam siwobrody facet powiedział: słuchajcie, Hindusi, trzeba się pozbyć Brytyjczyków, trzeba się pozbyć panowania brytyjskiego imperium, Indie znowu muszą być wolne, ale musimy to zrobić bez używania przemocy. Przecież 99% by powiedziało: to co, mam wziąć szczoteczkę i ich delikatnie powymiatać? To jest niemożliwe, ja niczego nie zmienię. Ale jednak pojawił się jeden człowiek, Gandhi, prawda? Zrobił ruch, wszystko zaczęło się od jednego człowieka. I pokojowo, bez przemocy, bez walki, tą niepodległość udało się Indiom uzyskać. Tutaj też może wszystko zacząć się od jednego człowieka, może to będziesz akurat ty, a jeżeli nawet nie, to tak jak każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, tak każda zmiana, którą chcesz wprowadzić w świecie, musi się zacząć od ciebie. Nikt z nas nie jest idealny, może powiesz, ja nic złego nie robię, nikt nie jest idealny. Ja też cały czas bardzo często zastanawiam się, czy przypadkiem nie robię czegoś, co zakłóca harmonię świata,
Czy nie robię czegoś, co przyczynia się do cierpienia zwierząt? Czy nie robię czegoś, co przyczynia się do niszczenia tej planety? Cały czas staram się to, co odnajdę w sobie negatywne, zmienić. Tylko tutaj też bez poczucia winy. Nie ma co się wpędzać w poczucie winy. To jest nasza odpowiedzialność, ale nie wina. Mówię zresztą o tym na jednym z moich filmów. Wina i odpowiedzialność, o tej różnicy. Ale trzeba. Trzeba szukać w sobie. Trzeba niszczyć to, co jest niewłaściwe. Starać się, aby ten świat wyglądał lepiej. Zaniechanie też jest błędem. Jak zmieniać siebie i świat wokoło? Starać się, bardzo starać się, nie robić niczego, co prowadzi do dysharmonii, a wręcz przeciwnie, usuwać dysharmonię, nie robić niczego, co przyczynia się do cierpienia innych istot, a wręcz przeciwnie, starać się jak najwięcej tego cierpienia usuwać, nie robić niczego, co przyczynia się do niszczenia, degradacji Ziemi, a wręcz przeciwnie, starać się chociaż w małym stopniu jakoś ją rewitalizować. Zacznij od siebie i powiem Ci, że jeżeli coś takiego robisz, to może na zasadzie wibracji przyciągasz ludzi, którzy podobnie myślą, razem możecie więcej. I też zauważysz, kiedyś w to nie wierzyłem, ale taka jest prawda, to po prostu wynika z doświadczenia, powiem Ci na 100%. Jeżeli Ty się zmieniasz, świat wokół Ciebie, ta najbliższa okolica również zaczyna się zmieniać. A więc sprawmy razem, aby ten kolejny test, który koronawirus nam zadał, abyśmy go zdali. Abyśmy nie okazali się tylko niepotrzebnymi szkodnikami, abyśmy okazali się takimi w dobrym słowa tego znaczeniu rewolucjonistami, którzy uratują ten świat. I to nie tylko we względzie materialnym, chodzi mi również o kwestie psychiczne, duchowe i tak dalej. Tyle na dzisiaj, co miałem Ci do powiedzenia. Zapraszam Cię na inne moje filmy, gdzie znajdziesz wiele przemyśleń, ciekawych sposobów, jak radzić sobie w konkretnych życiowych sytuacjach, sztuczek, które pomogą Ci żyć lepiej i wygodniej. Zapraszam Cię również oczywiście do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.